Rybniczanin Andrzej Wyględa, jeden z najbardziej utytułowanych, jeden z najwybitniejszych polskich żużlowców. Związany od początku do końca z rybnickim klubem, dla którego zdobywał 9-krotnie tytuł drużynowego mistrza Polski. Ale zdobył w swojej karierze 4 złote medale mistrza świata, 4 tytuły mistrza świata, 3 w drużynie i 1 w mistrzostwach świata par. Te medale możemy tutaj oglądać. To jest medal wywalczony w Kempten w 1965 roku razem z polską drużyną. Ten sukces Andrzej Wyględa powtórzył rok później we Wrocławiu, kiedy udało się Polakom obronić mistrzowski tytuł. A potem na rybnickim torze w pierwszym finale rozgrywanym w historii rybnickiego klubu również Polacy zdobyli złoty medal mistrza świata. Ale chyba ten najcenniejszy to medal zdobyty w 1971 roku w finale mistrza świata par z Jurkiem Szczakielem, prawda? Tak, no było to po prostu wielkie osiągnięcie. Chyba najważniejsze w twojej karierze. Najważniejsze, dlatego że to tylko w dwójkę startowaliśmy i w dwójkę zrobiliśmy maksimum punktów. Każdy po 15 i ten wynik trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, co rzadko się zdarzało, jeżeli chodzi o polski sport. No ale tak rzeczywiście było. Dopiero wiele, wiele lat później Anglikom też udało się zdobyć 2 razy po 15 punktów. O karierze Andrzeja Wyględy będziemy dzisiaj opowiadali. Ale zanim to zrobimy, to trzeba jeszcze dodać i to, że Andrzej Wyględa przez wiele lat był jedynym zawodnikiem, któremu udało się zdobyć 4-krotnie tytuł indywidualnego mistrza Polski. Pierwszy w 1964 roku. W tym samym roku zdobył także złoty kask, który możemy tutaj także podziwiać. Tych sukcesów było tak wiele, że w tym wstępie nie sposób o wszystkich powiedzieć.